Województwo Dolnośląskie jest jednym z najbardziej obciążonych województw, jeśli chodzi o ilość uchodźców. Według tego, co mówią służby pana wojewody, to jest w tej chwili co najmniej 150 tysięcy. Z tego około 1000 tych takich ujawnionych są to uchodźcy na terenie powiatu dziurzyniowskiego. Także liczby są duże, problemów też jest bardzo dużo, ale myślę, że poprzez to, że komunikujemy się na różnych płaszczyznach, zarówno ze służbami pana wojewody, pana marszałka, wewnętrznie tutaj w starostwie ze swoimi wszystkimi służbami i wydziałami pomiędzy gminami, te sztaby się odbywają bardzo często, w tamtym tygodniu praktycznie były codziennie, w tym tygodniu są co drugi dzień, bo dzisiaj też było takie rozszerzone spotkanie w ramach sztabu kryzysowego, rozszerzone o właścicieli obiektów, w których znajdują się uchodźcy. Wydaje mi się, że spotkanie bardzo potrzebne, wymieniające wiele informacji. Wiele wniosków wyciągnęliśmy, oczywiście przy udziale tych właścicieli. Reprezentuję Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie jako placówka powiatowa wraz z Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia. Udzielamy wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i interwenta kryzysowego osobom, które do nas przybyły z zagranicy. Robiliśmy rozeznanie we wszystkich placówkach, w większości placówek, które przyjęły naszych gości zza wschodniej granicy. Na chwilę obecną doszliśmy do takiego porozumienia, że będziemy czekali tutaj od koordynatorów miejskich na sygnał, że te osoby są już gotowe, żeby tego wsparcia im udzielać, ponieważ mamy świadomość tego, że to jest ich aktualne miejsce zamieszkania. Nie chcemy im tam wchodzić, nie chcemy im burzyć tego ładu, który i tak mają bardzo mocno zaburzony. Będziemy czekali na informacje, służymy wsparciem. Zarówno w tych placówkach, które goszczą dużo osób u siebie, jak również od prywatnych gospodarstw, które goszczą u siebie gości. Oczywiście pojedyncze osoby będziemy zapraszali do nas, zarówno do Powiatowego Centrum, jak też do poradni psychologiczno-pedagogicznej i będziemy te porady świadczyli na miejscu. Natomiast w miejscach tych zbiorowych, tam gdzie jest zlokalizowana duża ilość gości, jesteśmy w stanie również przygotować jakieś zajęcia zarówno dla dzieci, jak też grupy wsparcia dla osób, które do nas przybyły. Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie organizuje punkt konsultacyjno-informacyjny na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Ten punkt będzie zlokalizowany w Centrum Przesiadkowym w Dzierżoniowie. Pomieszczenia udostępniła Gmina Miejska Dzierżoniów, za co bardzo dziękuję. I tam będą rejestrowane osoby, obywatele Ukrainy. Tam również będą pośrednicy pracy, którzy będą pomagać szukać pracy tym obywatelom. Tam również mogą zgłaszać się pracodawcy, którzy są chętni do zatrudnienia obywateli Ukrainy, tam składać oferty pracy. Planujemy również zorganizować kurs języka polskiego dla tych osób, aby łatwiej im było posługiwać się, poruszać się po lokalnym naszym rynku pracy. Wiem, że ci uchodźcy w tej chwili znajdują się na terenie prawie 30 obiektów, dokładnie 29. I miejsc mamy około 1000, z tego 830 są to miejsca zajęte, mamy rezerwę 130, na dzień dzisiejszy oczywiście, bo za chwilę to wszystko może się zmienić. 130 mamy jeszcze wolnych miejsc i trwają prace nad organizacją nowych miejsc na terenie powiatu. Problemów jest dużo, oczywiście mało miejsc, mało łóżek, problemy związane z odpłatnością za te obiekty, ale myślę, że tutaj wszystkie te problemy zostaną rozwiązane. Bardzo dużo jest osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Osoby te nie chcą siedzieć na garnuszku naszego państwa, chcą pracować, chcą na siebie zarabiać. W tej chwili zebraliśmy informacje od pracodawców, którzy są zainteresowani zatrudnieniem takich osób. Jesteśmy w trakcie odwiedzania punktów tych takich zbiorowych, w których są obywatele Ukrainy i zbieramy ankiety, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Staramy się w tej chwili łączyć, kojarzyć pracodawcę z pracownikiem. W tej chwili mamy system prawny jeszcze jakby nie do końca sprecyzowany. Dzisiaj na telekonferencji na konwencie powiatów polskich gościem był dolnośląski kurator oświaty pan Roman Kowalczyk i powiedział, że trwają rozmowy pomiędzy Ministerstwem Oświaty na Ukrainie i Ministerstwem Edukacji i Nauki w
w takim kontekście, żeby Ukraina kontynuowała czy też organizowała kształcenie zdalne dla swojej młodzieży. Gdyby doszło to do skutku, no to wtedy nie byłoby konieczności przyjmowania uczniów do szkół, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych, do których no nie ma, w których już nie obowiązek nauki nie obowiązuje. Jestem przedstawicielem młodzieży, która wspiera Ukraińców, którzy przyjechali na tereny Polski i są uchodźcami. Robiliśmy spotkania w Argentii z mamami, przedstawiliśmy im szkoły ponadpodstawowe, gdzie by mogły uczęszczać ich dzieci. Również stworzyliśmy w ramach pomocy, stworzyliśmy spoty dla nastolatków, w którym mogą właśnie, na takim forum mogą się pytać o różne pytania o nawigacji i nie wiem, po prostu takie typowe pytanie, gdzie co kupić. I po prostu, żeby pomagać tym Ukraińcom, właśnie ten spot prowadzą osoby z Ukrainy, które już przebywają jakiś czas na terenie powiatu dzierżyniowskiego. No i również planujemy spotkanie różnego typu na mniejszych grupach z uchodźcami i to będzie w różnych ośrodkach, gdzie się znajdą uchodźcy. Czy jest dużo dzieci i młodzieży z Ukrainy? Jest dużo, naprawdę. Wiele ich jest i nie wiem, co będzie dalej, tak szczerze powiem. Jakie są ich oczekiwania? No myślę, że chcą po prostu spokoju, ciszy i po prostu, żeby żyć dalej. I są chętni bardzo uczęszczać do szkoły i nieprzygodowo mamy i ojcowie tych dzieci są chętni również do chodzenia do pracy. Na chwilę obecną tych dzieci ogółem jest ponad 300, natomiast zdecydowanie mniej jest młodzieży w wieku szkół, takich do szkół średnich. Sytuacja jest taka na pograniczu, dlatego że trudno powiedzieć, w jakiej sytuacji są uczniowie, kto z nich zostanie na tym terenie, kto będzie chciał kontynuować naukę w polskiej szkole. Na chwilę obecną w szkołach podstawowych zgłosiło się do szkół kilkanaście osób, z czego na chwilę obecną te zajęcia są organizowane tak po trosze, jak dla wolnych słuchaczy. Po prostu chcemy, żeby ci uczniowie się zaadaptowali na naszym terenie i żeby zdecydowali, czy mogą uczestniczyć w lekcjach normalnie, z klasami po prostu, z uczniami polskimi, czy ta bariera językowa nie będzie zbyt duża. Część tych osób myśli tylko o tym, żeby wrócić do Ukrainy, część chce tu pozostać, część chce wyjechać. Tak naprawdę dlatego te statystyki też są takie trudne do określenia, bo to wszystko się zmienia. Ludzie przyjeżdżają, są tutaj dzień, dwa, czasami wyjeżdżają, czasami nikomu nawet o tym nie powiedzą. To są wolni ludzie, nie możemy im tego zabronić, także wszystko tutaj jest bardzo dynamiczne.